Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj mam całkiem ciekawy pomysł, ponieważ przygotowałem na dzisiejszy odcinek dokładnie 63 mystery boxy. Spytacie dlaczego nie 64? A cóż, to dlatego, że jednego sobie otworzyłem. Więc nie ma 64, będą 63. Ale to i tak jest bardzo dużo. Czy otworzymy się wszystkie? Nie wiem, to się wszystko okaże. Ponieważ to nie ja będę te, prawda, mystery boxy otwierać. Tylko będzie otwierać Milki. Ale żeby ona mogła otworzyć takiego mystery boxa, żeby mogła go ode mnie dostać, będzie musiała spełnić jeden warunek. Czyli będzie musiała po prostu powiedzieć do mnie Filip. Czyli zwrócić się do mnie po imieniu. Za każdym razem jak powie moje imię, ja daję jej mystery boxa i zobaczymy, w którym momencie się zorientuje, że za każdy raz, kiedy mówi moje imię, dostaje ode mnie prezent. Nie wiem, czy to się uda, nie wiem, czy ona w ogóle powie do mnie przez ten odcinek w jakimś momencie po imieniu. To się wszystko okaże. Oczywiście, widzowie, bardzo ważne jest to, że muszę powiedzieć, że jeżeli powie do mnie Tościk albo Szybson, to się nie liczy. Musi być imię Filip. Jeżeli nie powie tak, no to, prawda, się nie zalicza i najwyżej nic dzisiaj nie wygra. Oczywiście, widzowie, jak chcecie więcej takich odcinków, łapka w górę i subskrypcja, a my lecimy, ja się odciszę na Discordzie, żeby już mnie Emilia słyszała, bo ona wie, że nagrywamy specyficzny odcinek, ale nie wie totalnie, o co chodzi. Siemano, siemano! Witam. Cześć, cześć, Szybson, co tam? Bardzo w porządku, a jak u ciebie? Cudnie, popatrz na mój dywan. Piękny dywan, tak jest, widzowie, patrzcie, wiecie ile tu się pozmieniało? Tu, patrzcie, tu jest tak, jest normalnie sypialnia zrobiona, niebieski kolor, różowy kolor. Francja, widzowie. Tak, to wszystko tu idzie, tutaj mamy normalnie schody do góry. W dzisiejszym odcinku w ogóle musimy się zająć tym, żeby to jakoś lepiej rozbudować. Dobra. Ale moje pytanie do ciebie najważniejsze, jak ci minął dzisiejszy dzień? Słuchaj, no cudownie, no to chciałam powiedzieć, cudownie mi minął. Wstałam rano, nie chciało mi się żyć na początku, ale potem jak już wiesz, zachciało mi się żyć, no to sobie żyłam. No i właśnie to wszystko doprowadziło do tego momentu, w którym jesteśmy razem. Zachciało ci się żyć i sobie żyłaś. Niesamowite. No. Głębokie, nie? Filozoficzne. No, powiedz, ja teraz ogólnie zmieniłam profesję, ja już teraz nie pracuję w Macu, teraz jestem filozofem. Okej. Okay. I... Czyli twoje miejsce dalej jest, tym razem już nie w Macu, a w KFC pewnie. Burger Kingu akurat, okej, już w ogóle, weźmy tak, słuchaj, nie zaniżaj mojego stanowiska. Dobra, słuchaj, musimy zająć się tym, żeby rozbudować jakoś tutaj to miejsce. Ja proponuję, żeby wymyśleć, co będzie się znajdowało na naszym drugim piętrze. Ja sobie patrzyłem od zewnątrz na to wszystko, jak to wygląda i poza tym, że pada deszcz, to widzę tutaj taki na przykład balkon. Czekaj, balkon. Jezu, dobra, no możemy zrobić balkon. Ej, balkon byłby zarąbisty, serio, balkon. No to proszę bardzo, chwytać za kilof i kopać. Okej, ja mam kopać aż miło. Okej, kopię aż miło, no ta, w takim razie, jest mi mega miło. Ej, serio, zaczęłam teraz kopać i tak miło, ja pierniczę. Wow, mega miło. Ale szczerze, ale zastanawiałeś się, kiedy na ty, słuchaj, bo to jest właśnie filozoficzne pytanie, nie? Okej, kopać albo nie kopać, o to jest pytanie. O to jest pytanie. No? No, no jest, co, jest, widzisz, jest. Nigdy jest. Nie pogrążyłeś się w zadumie na taki temat właśnie, a teraz nigdy. Jest ku temu okazja. Prawda, rozumiesz? Prawda, jest ku temu no, okazja właśnie. Zdecydowanie. Więc właśnie dlatego życie jest piękne, bo możemy kopać razem tunele na przykład. Czemu ty się śmiejesz cały czas? Co cię tak śmieszy, koleżko? Bawi mnie to, jak bardzo dużo mówisz. No bo po prostu ja lubię rozmawiać z tobą, no. Musimy być jeszcze piętro wyżej. Ja mieszkam po prostu sama. A, i nie masz do kogo gęby otworzyć. Tak, nikt się do mnie nie odzywa, rozumiesz, że całymi dniami po prostu milczy. Ja w pewnym momencie zaczęłam gadać sama ze sobą, no to nie jest zbyt pozytywne. Ale no, powiedzieć. To powiedz szczerze dla widza, z iloma osobami rozmawiasz i kto to jest? Jak już? No to moja pierwsza osobowość i moja druga osobowość. Aha, pierwsza ma na imię Ania, a druga? Druga Filip. Okej. Okay. Taka męska jest ta druga, a co? No nie znam. Takie pytanie no tak, po prostu tak wypytujesz dziwnie, wiesz co? Dziwnie wypytujesz mnie, bardzo co po prostu zagaduję do ciebie, żeby po prostu, wiesz, żeby po prostu... Co, żeby po prostu no to rozmawiamy. Ej, dobra, czekaj, daj mi kobla całego, którego masz, dobra. I jednego przepali, żebyśmy mieli na tą brika. Proszę, masz kobla. Masz, w zamian za to masz to. Proszę bardzo, możesz sobie otworzyć. Trzeba mi dać jakąś gąbkę. Aha, to jest mystery box, sorry, nie wiedziałam. Możesz otworzyć, no bo miałem... Okej, otworzyłam i dostałam 24 brązowych kit coin. No widzisz, moje gratulacje. Kolejne kit coiny na koncie. Ile ty już masz kit coinów? Nie wiem. Nie wiem. Jak nie wiesz? No nie wiem, no nie pamiętam. Nie masz tego flipunku? Ale słuchaj, stary, ja humanistykę studiuję, a nie matematykę, co ty mnie pytasz? No dobra, no ale chyba tam, chyba do 10 liczyć umiesz, nie? Czy nie? Czy tam już nie? Czy to już za dużo? Nie, właśnie do 8 się ten nauczyłam, dalej nie umiem. A jaką literkę poznaliście ostatnio w szkole? C. C,
te, no to kurczę, jeszcze powiem ci, już jesteś prawie na końcu. Co jak cebula. Prawie na końcu swojego studiowania, jak tak szybko przyjdzieś po swoje niewiedzy. Nie, no stary, to już trzeci rok, nie? Ej, a ile ci lat w ogóle zostało? No teraz, ostatni rok, pół roku. Będę, wiesz, kim będę? I wtedy będziesz musiał do niej mówić nie Emilka, tylko licencjat Emilka, rozumiesz? Inaczej to ja nie będę, słuchaj, się w ogóle odzywała. A, jasne, jasne, jasne. Jak licencjat Emilka? Tak, licencjat Emilka. Mogę tak do ciebie mówić, mogę tak do ciebie mówić, okej, spoko. Cudownie. Czy co, ale... Co? No nic, no. Normalnie ktoś powiedział, porąbałeś się. No nie, no ale brzmi to totalnie fatalnie, licencjat Emilka, więc jakby nie zgadzam się na to. Genialnie. To brzmi fatalnie. Genialnie. Nie, licencjat Emilka jest super. Widzowie, wszyscy piszcie w komentarzach fatalnie. Licencjat Emilka. Poproszę tak do siebie się zwracać, do mnie teraz zwracać, widzowie. Licencjat Emilka. Ale to, ale ty a do Filipa technik, a do Filipa technik Filip. Ja nie mam technika. Aha, no to w takim razie podstawówka Filip. Okej, okej, okej. Ej, dobra, popatrz, bo ja się dokopałam już tak jakby. Jest. Gdzie? No tutaj. Do no i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Kolejny sukces za nami. I co? No to teraz trzeba zaplanować jakoś ten balkon. Czy on powinien być równo nad drzwiami, czy nie? No, no właśnie nie wiem, czekaj, ja to muszę sprawdzić moim okiem architekta, moment. Czekaj, czekaj. Kurczę, nie wiem, patrz, nie? Patrz, wyrzucam tu te dwie rzeczy, jak uda ci się zdobyć, to jest twoje. Ale jakie? Leżą tu. Dwa mystery boxy. O trzy, nie! Filip, dwa, jest problem, jeden. Jest problem! Co? Mamy intruza. Kto to? Znikł. Nie wiem, to był intruz. Znikł. Masz to jeszcze był jednego. Intruz. Stary, on dobra. Był tam, ale tu był gościu jakiś. Dobra, no na razie go kichać, nie? Zniknął, nie wiem jak się nazywa. Aha. O nie, spadłem znowu na dół. Znowu nie. Dostałam fajne, Golden Apple dostałam, dzięki Filip. Spoko, nie mam problemu. Ej, jesteś taki super, że mi dajesz Golden Apple. Ej, bo my mamy problem. Jaki? Bo my musimy być jeszcze piętro wyżej. Bo tu powinien być... No czemu? Bo tu powinno być tak. No dobra, no to dobrze jesteśmy, bo rozkopaliśmy to na podłogę. Słuchaj, dam ci mystery boxa, jak powiesz, że to wszystko, jak wszystko podniesiesz o piętro wyżej. No na czemu? Nie możesz ze mną tego zrobić? Dobra, masz mystery boxa. No to? I tak. Dzięki. Dobra, robimy tak i teraz, czekaj, schody potrzebujemy. Dobra, zrobię z tego schody. Weź... Dobra, to ty rób schody, a ja będę tutaj kopać. Co? Dobra. Co, ej? Nie, nie, nie. Czemu, ej? Nie. Po prostu kończy nam się andezyt, chciałem tylko napomknąć. Aha. No to trzeba zebrać go więcej, bo ja na przykład mam aż jeden, nie? Okej. Więc mamy trochę przypał, że tak powiem. Tak się, wiesz, tak wypowiem się na taki temat po prostu, tudzież że podejmiesz się takiej podejmie się tego rozważania na temat tego andezytu. Masz jeden, czy dwa? Jeden. Dobra, na czym my tu stanęliśmy tutaj, bo ja już się pogubiłem, czekaj, bo my tu kopiemy. Ja też się sobie pogubiłam w tym wszystkim. Dobra, w tym sensie, jaki jest plan na piętro pierwsze tak naprawdę, bo parter mamy. No nie wiem właśnie, tak myślę. Dobrze byłoby mieć jakiś magazyn, ale mi tutaj nie siedziałby żaden magazyn i bym wolała tutaj zrobić jakiś salon, wiesz o co chodzi, coś takiego, nie? Po co nam salon? To jest survival! Tutaj trzeba no mieć nie, wszystko, no, co jest tylko się, te... Mamy andezytu potrzebujemy, bo to kurczę... Ja mam andezyt jednak. Ile? Raz... No 5 staków. Zamiast będę 6, okej? No dobra. No bo będę 6, bo sobie pomyliłam wtedy. Dobra, no daj mi trochę. Dam ci 3 tylko, bo dwa ja sobie starszy. Zostawiam. Starszy, bo musimy po prostu tutaj całą podłogę wypełnić. Wylaminować, rozumiem, no. Wylaminować, dokładnie. Właśnie laminujemy. Nie ma sprawy. Szczypson, dla ciebie wszystko. Dobra, widzowie. Super. Okej, elegancko, elegancko. Tutaj parę pochodni trzeba postawić. Dobrze. Ej, czemu tutaj tak rzeczy stawiasz? Że co? No nic, no bo tutaj jakieś dziury pozostawiasz. Co nie, to no bo lampy znaczy? Tam są w środku. No to weź je wyjmij. No chciałem po prostu za chwilę to zrobić, żeby mieć światło, żeby tu nie było ciemno. Au! No nie, i uderzyłeś mnie, teraz mam antylogout i nie mogę wyjść z serwera przez 11 sekund. No to chyba przetrwasz te 11 robisz? Sekund jeszcze, nie? Czy już nie, chciałeś, no wyjść? To... chciałeś wyjść, tak? Nie, no właśnie teraz chciałam wyjść akurat. Okej, okay. Już się banuję w tym momencie. No i a co, ja zobacz, a co jakby na przykład byłaby taka sytuacja, że mnie na przykład, nie wiem, internet wywali, to ja wtedy dostaję bana? Jakby mnie ten nagle w tym momencie internet wywaliło? Widzisz? No, i ty mogłeś do takiego czegoś dopuścić i dostałem bana. Chyba, kurczę, chyba byś nie dostała bana, tak mi się wydaje. Mhm. Ale ciekawe. Nie mam pewności. Ciekawe. Ale możemy to sprawdzić. Nie, ja tego nie chcę w ogóle sprawdzać. Będę chciała tu grać, bo ja sobie tutaj buduję domek. I to fajny domek. Dobra, jak ten balkon tu ma wyglądać? No nie wiem, ty coś wymyśl. Jak ja coś wymyśl? Ja no, właśnie... no nie wiem, no po prostu wymyśl, no ty jesteś mężczyzną tutaj w tym domu, tak?
No to ja wykonuję, nie? A ty mówisz, jak ma by wyglądać. No ja nie tak wiem, kurczę, wygląda, nie? Mol. Czekaj, tak. No myślę, czy właśnie fakt... Co robisz? Zombie tutaj nie bije, czekaj. No myślę, czy faktycznie, wiesz... Co robisz? Piętro... Kurde, nic nie robię, myślę! Psu, po prostu... Tak jest z tobą. Przecież ty, kurczę, jesteś filozofem. Dobra, no właśnie myślę i myślę, myślę nad balkonem i ja już sobie wymyśliłam. Ja wymyślałam, że to nie może być, słuchaj, tak jak wymyślaliśmy, czyli symetrycznie. To powinno być właśnie niesymetryczne, to jest szalone. Czaisz? A, po takie prostu ekspresjonizm. Niekonwencjonalne. A, okay, dokładnie, rozumiem. Niekonwencjonalne, szalone, okay. Absurdalne, surrealizm, Dali, wiesz, rozumiesz? Sylwester Stallone. Właśnie chciałam powiedzieć Sylwester. Sylwester Stallone. Tak. Salvador Dali, Van Gogh i Filip Szczypka. Czaisz? Coś takiego właśnie tutaj ma być. Okej. Zamiast... Kurczę, zestawiłaś mnie z takimi niesamowitymi ludźmi. Dam ci coś w zamian za to. Masz. Dziękuję. Dlaczego nie dajesz znowu tego mysterio? A, tak ci daję, bo po prostu wiesz. I dostałam znowu jabłko. Nie, kilo w szybciora mam. Ej, drugi tak, kilo w szybciora? Filip, słuchaj. Deal. No. Kilo, nie? Enchanty. Efficiency 5, Fortuna 5, Unbreaking 5 i nieskończone Hasty 2. No. Za kolejnego Mr. Boxa, co na to? Chodzisz to, patrz. A czy dlaczego? A? Nie. Przecież to jest najlepszy kilo, co ci mogło drobnąć z tego Mr. Boxa. Ale ja mam już taki, no to po co mi drugi? Ja teraz ale ja nie mam już więcej Mr. Boxów. Widziałam teraz w ręce, że masz. Ostatni mi został, dla mnie został. Nie, widziałam, że masz w ręce. To na pewno nie jest ostatnio. No masz tam 300 tego i ty w ogóle nie, jesteś taki gdzie? Właśnie, nie? Że ja w ogóle egoista. Gdzie 300? No, 300 masz na pewno. Nie mam. Ja wiem, ja widziałam, myślę, że nie oglądam twoich odcinków. Myślę, że nie właśnie. Ja właśnie oglądam każdy odcinek, bo jesteś moim youtuberem, wiesz? A ty oglądasz moje odcinki? Nie, no i widzisz? No właśnie co tak jest. Powiedział? No właśnie taki jesteś. A ja, stary, ja... Dobra, ale ty nie okłamuj, że oglądasz każdy mój film. Ja mam powiadomienie, normalnie nie wiem. 19:19, ja wiesz, nie, nastawiam budzik i cokolwiek bym nie robiła, to po prostu włączam twój film, ale co dwa dni oczywiście, no i na pewno się też ogląda. Co dwa dni? No tak, bo tak teraz a drugi kanał mam jeszcze, i co tam? No tak, no co, no też oglądam. Da? I tam już no? Też co dwa dni? Nie, tam codziennie, oczywiście, że codziennie. Co ty myślisz? To przecież moje dni byłyby bez sensu, gdyby nie te filmy codzienne twoje. Ty mi ratujesz życie, człowieku. No, na pewno. A jak nie będziemy razem, to nie wierzę w miłość. Dobrze. No, mam nadzieję, że to było zrozumiałe tutaj wobec wszystkiego. Czemu się tak śmiejesz? Nie, po prostu bawi mnie ten odcinek. Aha. Ej, a Szybson? No? Dorysujesz mi serce? Nie. A co? Okej. Okay. Nic no. Ale ja muszę jeszcze dorysowywać cokolwiek? No po prostu chciałam, żebyś mi dorysował serce. Czemu się śmiejesz? Dorysujesz czy nie? Ale gdzie mam ci dorysować? Ale gdzie mam ci dorysować to serce? Na Instagramie! Ja ci wysłałam kurde zdjęcie z moim sercem i ty mi nie dorysowałeś serca. Teraz mi wysłałaś? Nie, wyślę ci po odcinku. No to co mnie nabierasz? No bo chciałam sobie tu prank, rozumiesz? Aha. No to mega fajne. Uważaj! Cóż cię uratuje! Uratowałam się. Nawet nie machnęłaś mieczem. Machnęłam, właśnie ja to zabiłam tego. Sprawdź sobie to w konsoli, na pewno nam będzie. Na pewno. Na pewno tam będzie. Dobra, jaki jeszcze plan? Czy mamy coś już do zrobienia dzisiaj? No miałeś ten balkon robić, no i widzę, że tu jest w ogóle oczywiście nic nie zaczęte, nie? Ale nie, no co? Co? Ale dlaczego wszystko ja mam robić? Ja tu już kopię. Ciągle, bez przerwy. Oczywiście. Ja się oddaję za dumie aktualnie. Ty w ogóle jesteś jakaś zadzumiona. Dobra, no. Coś się pomyliło, chciałeś mnie tam zamurować. Chciałeś mnie tam zamurować. Nie, bo ty jesteś moim youtuberem, że cię nie zrobię. Nie można tak robić. Dobra, a czy ja dostanę kolejnego mystery boxa, bo ja zauważyłam, że mystery boxy są tutaj bardzo chodnym towarem. Ja po prostu zastanawiam się, za co ja dostaję te mystery boxy, ale nie mam dla tego pojęcia. Czekaj, są dwie opcje. Dobra, opcja numer jeden, Szczypson, śmierdzisz. Aha, ciekawe. Okej, to nie, to dobra. Szczypson, masz bardzo ładne oczy. Kurczę, to mnie właśnie bawi, że już słyszę od jakichś 5 minut, jak próbujesz znaleźć to, co trzeba powiedzieć. Okej, to może chodzi o... Ja jestem głupia. Czy teraz? Czy o to chodzi? Nie chodzi o to. Ja nie wiem, o co ci chodzi. No cóż, mi się trudno.
No nie mówi się trudno, właśnie się nie mówi trudno. Czekaj, ja to wypię. Szymson. Mam coś dla ciebie zrobić. Wymasować ci stopę. Uj, to za propozycja obleźna. Jak to obleźna? Nie lubisz masażu stóp? Ja bym chciała, żebyś mi zrobił masaż stóp na przykład. Ja nie wiem, co to jest za odcinek, jaki zwalony. Kurde. Czemu zwalony? No nic, no szukaj dalej, szukaj dalej. Kto szuka, nie znajdzie. Kto szuka, no, to pytanie błądzi. Kto szuka, nie znajdzie. No i co? Chyba nie idzie ci. No ja myślę, no po prostu myślę, nie rozumiesz w ogóle mojego procesu twórczego. Nie idzie ci do myślenia. Szymson, lubię ten serwer, Szymson. Bo to mój ulubiony serwer. No, dobrze, dobrze, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ci się przyjemnie tutaj gra. No super mi się gra właśnie, jest ekstra. To fajnie, fajnie. Coś jeszcze? No właśnie nie wiem. Coś nie umiesz znaleźć tego odpowiedniego magicznego słowa. Niebieski, proszę, kocham cię. Milki, Szymson, Filip, Filipek, Fifi, Tościk, Tost, Bułka, Kajzerka. No dobra, masz jednego mystery boxa, niech ci będzie. Coś to musiało tam coś być! Boże, co to było? Dostałem tam nowe jabłka, ale co to było? Czekaj, Tościk? O, już Tościk? Boli, szczęka mnie boli od śmiania się. To był Filip, Fifi, Tościk? Co? Ale co tak, to myślisz, że ja ci teraz tak będę dawać, jak ty tak będziesz strzelać? Kajzerka. Dobra, no, masz jeszcze jednego. Nie. Czyli Kajzerka, to była Kajzerka, czyli ja dostawałam mystery boxa za każdym, jak mówiłam Kajzerka. Nie. No nie, bo przecież ja się nie mówiłam Kajzerka, nie rozumiem w ogóle tego filmu. Przestań mi tak robić. Ojej. Oła, moja szczęka, jak mnie boli. Głowa rozbolała, mnie rozbolała głowa z myślenia. O, jak mnie boli szczęka, odśmiałem się, o Boże. No i co? Nie wiesz co? Dalej nie wiesz co jak to ja do za ciebie słowo. Miło mówię, jak ja do ciebie mówię, jak ja się do ciebie zwracam. Ciebie? To słowo do ciebie? Ciebie. Ojej, ała, jak mnie brzuch boli już. Ała. O kurde, nie super wiem. Dobra, daję ci ostatnie 2 minuty na to, żeby odgadnąć. Mystery Box. Kinowice. To ja powiedziałam, ja muszę sobie to nagrywać po prostu i zapisywać wszystkie słowa, które mówię. Kocham cię. Proszę. O kurde. Filipku. Filip, po imieniu, jak ja do ciebie mówię, czy co o to chodzi w tobie? Ała, mój brzuch. Ała, no dobra. A dostanę... No, czego dostałam mystery boxa znowu? Sam rozumiem, jakie to coiny. I co, i nie wiesz dalej? No nie wiem, jak się rozśmieszę. Czy chodzi o roześmianie się? Jakby to było za każde roześmianie, to żebyś miała z milion mystery boxa. Dlatego, że stworzyłeś jak debil, bo ja nie mam pojęcia dalej, dlaczego ja dostaję te mystery boxy. Ej, ja już mógł kończyć odcinek, nie, ale nie chcę tego przerywać, więc tak dobrze. Misiu! Jak dobrze, jak się szukasz ty w ogóle. Mówisz już słowa, których w ogóle przez cały odcinek nie użyłaś. Żabko! No bo nie wiem! Oła, mój brzuch. Ja nie wiem! No dobra, tak, do ciebie jakoś miło mówię po prostu, tak? Jak miłe określenia na ciebie. No ja widzowie, jak widzicie, z 63 mystery boxów Emilia odebrała 8 mystery boxów, które dostawała za każdym razem jak... Co? Miałeś naprawdę 64, a ty mi powiedziałeś, że nie masz, masz ostatniego, kłamczuszku. No nie mogłem ci dawać za nic, nie? Dawałem ci mystery boxy za każdym razem, jak do mnie zwróciłaś się po imieniu. No to ja to odgadłam, powiedziałam to 3 razy i ty w ogóle nie odpowiedziałeś, no to Filip, wiesz, Filip, dałem Filip, ci tego z opóźnieniem, Filip, dałem dobra, ci tego z opóźnieniem, Filip, dobra, teraz okay, to się nie liczy, kończę odcinek, trzymajcie się, cześć.